rozpoczynają grę zawodniczki warszawskiej Polonii. I widzimy od razu kombinacyjna akcja dwóch zagranicznych zawodniczek. Ale Ola Zmierczak nie trafiła. Jest druga szansa na trójkę i jest to trójka. Stepowicz ładnie przeszywa linię defensywną bydgoszczanek, a za trzy punkty trafia Ania Pawłowska. Ale zbiera Williams. Berezowska z narożnika. Walcząc o każdą piłkę, dodatkowo dobrze też grający pod koszem w ataku. No, zawodniczka, która tutaj do Bydgoszczy przybyła z MKS-u Pruszków. Otrzymując tak naprawdę szanse na rozwój. Muszą być. Leszczyńska oddaje do Sklepowicz. Mało czasu na zakończenie. Teraz dobrze to wyglądało dwójkowo. Masłowska zbierze tę piłkę. Leszczyńska bardzo ładnie. Albo gdzieś na tyle skutecznie trącą piłkę, żeby ta i tak zaraz była w ich posiadaniu. A za trzy punkty trafia Kyla Wells. Już wbiega w pomalowane, ale trochę... Ależ ci teraz pięknie to zrobiły warszawianki. Fenomenalne dogranie. Seria handoffów i zasłon, bardzo ładnie mija Papiernik. I to jest kolejna celna trójka. Więc może i faktycznie to były błędy 3 sekund. Papiernik za 3 punkty, proszę bardzo. To są eleganckie rzuty po przedwczesnym podaniu. Hałek nie trafia za 3, ale to była naprawdę bardzo dobrze rozegrana akcja przez przyjezdne. Wells z pół dystansu. No, Kozioł, oj, tutaj znów błędy komunikacyjne. Dogranie do Wells. Idealne tempo. Galloway, 5 sekund. Galloway, step back, trójka. I piłka wpada do kosza. Papiernik może odgrywać do Michałek. Tak też robi. Ania Pawłowska, right między defensorkami. Floater i fantastycznie to wyglądało. Papiernik, rozrzucenie do Michałek, miała pozycję, ale przed chwilą nie trafiła, więc wybrała wejście pod kosz i świetnym layupem kończy akcję. Wells kontra Radić. Dzisiaj, no nie tylko dzisiaj, to już czwarta celna trójka na 4 oddane. Nie powtórzę, Radić grała tutaj w zeszłym sezonie, a więc doskonale wie, jak rzucać na te kosze. 2 punkty straty gospodyń. Wells dobrze rozrzuciła to na obwód. Berezowska za 3. Sklepowicz rozrzuca do Masłowskiej. Tej udało się jeszcze w ogóle opanować piłkę. Williams trafia. Grały bydgoszczanki na pewno do końca. Callaway jest niepilnowana. Oddaje trochę nie w tempo do Michałek. A ta za 3 punkty. Chyba wbija sztylet w serca warszawskich kibiców. Trenerzy zbijają sobie piątkę, dziękując za mecz. To samo czynią panie. A więc kończymy świetne spotkanie. Pierwsze niedzielne dnia 6 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet między SKK Polonią Warszawa a Basketem 25 Bydgoszcz.